Cześć kochani, Iwi z tej strony. Zobaczymy w czytaniu skróconym pewnie. Zobaczymy, co nam karty powiedzą. W temacie, dlaczego on czy ona się do mnie nie odzywa, odzywał się czy odzywała się cały czas przez kilka miesięcy, lata. A tu nagle przestaje się odzywać. I cóż się dzieje? No właśnie. Zacznijmy od karty. Od mistycznej wyroczni. Mistyczna wyrocznia, tak. Miłości. Zobaczymy, co mi tutaj będzie chciała pokazać. Ta wyrocznia właśnie. Co tutaj się dzieje u tej osoby? Myślę, że boi się pójść naprzód w tej relacji, w waszej relacji. Myślę, że żywi do ciebie uczucia, ale dla niego to, czy dla niej jest to już za dużo. No, co jeszcze chcę powiedzieć? Karta szczęścia. Nowa miłość. Ja mam wrażenie, że wasza znajomość była dla tej osoby zbyt trudna, zbyt ciężka. Może dzieliła was odległość, być może musiałaby sobie całe swoje życie jakby przemeblować. Pokazuje mi się, że już ta osoba znalazła kogoś nowego, czuje się szczęśliwa, jest to nowa miłość. No tutaj karty pokazują, że ta osoba jest z przeznaczenia. Była tutaj ingerencja boska. No. Musiało się coś zakończyć w waszej relacji, ponieważ nie działo się tam już nic. Był zastój. Właściwie te energie takie... było coś, ale to tylko było takie pisanie, utrzymywanie kontaktu, ale nic poza tym. Takie gdybanie, co by było gdyby. Zobaczmy emocje. Emocje tej osoby, kiedy myśli o tobie. Emocje tej osoby, kiedy myśli o tobie. Czuła się jak w pułapce. Co jeszcze? Zazdrosny. Ta osoba była zazdrosna o ciebie.
Mam wrażenie, że to ktoś, kto był na odległość, że no, nic nie mógł zrobić więcej. Być może obserwować na mediach społecznościowych. No i co? No, była zazdrosna. Dumny, znudzony. Ale ci tego nie mówiła? Czekała, aż napiszesz, czy on czekał, aż napiszesz. Był jakby taki uzależnienie od tej znajomości. No, w pewnym momencie musiał poczuć się jak w pułapce. Widział, że to do niczego nie prowadzi. Ups, za dużo. Więc myślę, że coś takiego tutaj się pojawia. Dobra. Co tutaj u tej osoby się dzieje, która się do ciebie nie odzywa? Mamy słońce. Mamy psa i lisa. Jest otoczonym mnóstwem osób. Jak to w życiu? Jedni są przyjaciółmi, drudzy znowu nie zazdroszczą mu czegoś. Ma dom. Gdzie w zasadzie no, toczy spokojne życie. Wzrasta jakby. Zaczyna coś od nowa budować. Dobra. No zobaczcie. Takie sytuacje tutaj się pokazują. Zobaczmy na koniec tarota. Dlaczego ta osoba do ciebie się nie odzywa? Co tarot powie w takim razie? Zobaczymy sytuację. Ta osoba odeszła. Odeszła od ciebie? Od czegoś, co już nie służyło. Problemem jest to, że dla ciebie, że chciałabyś ten kontakt, czy chciałbyś, ale widzisz, że tutaj nie ma, w ogóle nikt się nie odzywa, nic się nie dzieje. To już jest jakby odejście, już czujesz to, że ktoś, ten ktoś już odszedł. No. Jest dziesiątka mieczy, dziesiątka denarów. Ewidentnie tutaj jest ten koniec. To cię martwi. Chciałabyś, czy chciałbyś to wszystko wyjaśnić. Ale póki co nie wiesz, jak to zrobić. Zobaczmy, co może zaszkodzić. Co pomóc w tej sytuacji? Co jest nieuniknionego? Wynik. I radę sobie damy na koniec. Dobra. Co może zaszkodzić? Co może zaszkodzić? No to, że w waszej relacji, że każdy z was znajdzie sobie inną osobę. Chociaż taka obrona, nie wiadomo, czy bronić się przed tą miłością, czy też nie, czy robić coś w tym kierunku. Serce mówi jedno, rozum mówi drugie.
ta niepewność jest szkodliwa dla ciebie. Myślę, że to powoduje właśnie zastój, bo ta nadzieja ciągle jest, i być może ktoś tutaj koło ciebie się kręci, ale jeszcze trzymasz tą starą znajomość i ciągle czekasz na kontakt. Co może pomóc? Paść buław? No właśnie to, żeby zacząć wszystko od nowa. Z odwagą jakby zacząć coś na nowo budować, jakby puścić to, co nie służy. Jeżeli ta osoba puściła tą waszą znajomość, to nie ma co czekać. To jest strata czasu. Wiecie, że do tanga trzeba dwójka. A tutaj ewidentnie widać, jakbyś na tym parkiecie została sama. No. Myślę, że warto z kimś porozmawiać, nowym. Nie wiem, czy gdzieś nie wyjechać, wyluzować, a potem poczekać na efekt swoich działań, czyli tego, czy jaki byłeś dla kogoś, i poczuć ten spokój wewnętrzny. No, odzyskać równowagę wewnętrzną. Co tutaj jest nieuniknionego? Ciebie. Co tutaj jest dla ciebie nieuniknionego? Ja tutaj widzę, słuchajcie, trójkąt. Widzę osobę, która jest w związku, ale też rodzinka cała się pokazała. Nie wiem, czy to jest twoja rodzina. Jakby tutaj, co jest nieuniknionego właśnie? Mówię tutaj do osób, które są w związku, a gdzieś tam rozmawiały z kimś jeszcze przez internet, spotkały się, być może pokryją. Co tutaj się dzieje u was? Co jest nieuniknionego? Tutaj kłótnie są. Tutaj się coś dzieje niedobrego. I to tak, jakby ktoś coś odkrył, albo jeżeli jesteś w takiej relacji, gdzie ktoś się nie odzywa, takie na siłę przypominanie o sobie, to nie jest dobre. Tutaj jest ta piątka mieczy. To tak, jakbyś wpadała prosto w te miecze. Mimo to, że masz ludzi wokół siebie, tutaj widzę, że będziesz coś chciała, czy będziesz chciał zainicjować, zrobić, być tym magiem i działać. Jaki jest wynik tej sytuacji? No, piątka denarów, czyli zubożenie. To jest jakieś kłótnie tutaj w domu, zmartwienia, takie już... To tak, jakbyś na własne życzenie chciał, czy chciała się dobić. Taki jest wynik tutaj tej historii. Ale uda ci się jakby gdzieś wyjechać. To są wakacje i tutaj mam wrażenie, że kogoś nowego poznasz na wyjeździe, podczas wyjazdu wakacyjnego, czy nie wiem, czy może służbowego. Tutaj chodzi ogólnie o wyjazd. Poznasz kogoś. No, a tą relację zostawisz. Będzie ci łatwiej tą relację zostawić. Jaka jest rada? No właśnie jest ta trójka buław, która mówi, że stoisz przed wyborami,
Tutaj nowe drzwi ci się otwierają. Warto przejść przez te drzwi i zacząć na nowo coś tutaj budować. Wyjedź gdzieś, zabaw się. No. Odwróć się od tych sytuacji, które są tak naprawdę beznadziejne. Tak, a potem dwójka. Dwójka denarów. Słuchajcie, jaka jest rada? Albo idź na nową drogą, zaczynaj coś od zera lub wyjedź. Więc będziesz miała, czy będziesz miał wiele możliwości ku temu, by coś zrealizować nowego. A którą drogą podążysz, to już będzie naprawdę Twój wybór. W każdym razie tych możliwości pokazuje się tu bardzo wiele. Dobrze, to wszystko z mojej strony, kochani. Mam nadzieję, że pomogłam w jakiś sposób i trzymajcie się do następnego razu.